Parę tygodni temu rozpoczęto wycinkę fragmentu lasu na Podłężu. Zrobiło się z tego 7 światów i niezdrowa sensacja. Mieszkańcy są przekonani, że pobudują tam nowy blok. Oto dementi Nadleśnictwa Chrzanów, zarządzającego tym fragmentem lasu. Lasy są wycinane tutaj, ponieważ te drzewostany osiągnęły swój wiek rzębności. Brzoza czy też sosny, bo tutaj gatunkiem dominującym jest sosna. Ona ma 125 lat. U nas wiek rębności dla naszych drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Chrzanów to jest 100 lat, więc on już jest przeszłorębny, czyli generalnie można go wyciąć i wycinany jest po to, żeby tutaj posadzić nowe pokolenie lasu. My wycinając dokonujemy pewnego rodzaju przebudowy, czyli generalnie te stare sosny zastępujemy również drzewostanami sosnowymi, ale z domieszką buka, dęba, w zależności od tego, jakie mamy siedlisko, jaką glebę tutaj mamy. Lasy istotne są z różnego punktu widzenia. Właściwie trudno wskazać ich wady. Nasuwają się same bezdyskusyjne zalety obszarów leśnych. Ja powiem tak, mówimy o środku miasta, ale generalnie mówimy o lasach. Lasy w ogóle są bardzo istotne dla klimatu, dla środowiska, przede wszystkim dla społeczeństwa. Myślę, że człowiek bez lasu nie czułby się dobrze. Przede wszystkim ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy niekoniecznie lubią przebywać w lesie, ale myślę, że większa część społeczeństwa generalnie ten las lubi, bo las generalnie uspokaja ludzi. Szczególne są dlatego również, że tutaj w mieście, jeśli mówimy o Jaworznie, mamy zlokalizowane kilka zakładów, dość dużych zakładów, mówimy tutaj o elektrowni chociażby, które po pierwsze może nie do końca są ładne krajobrazowo, jak również wiadomą rzeczą jest, że każdy zakład wytwarza jakiś tam hałas, wiele niedogodności związanych z samą działalnością takiego zakładu i myślę, że sam fakt tego, że te lasy okalają te zakłady, też dużo jakby dobrego robi dla samego miasta. Wbrew pozorom las nie rośnie sam i nie jest pozostawiony sam sobie. Leśnicy intensywnie zabiegają o jego dobrostan. Jeśli chodzi o gospodarkę leśną, no to, że tak powiem, wszystko będzie szło zgodnie z, że tak powiem, przyjętym tokiem postępowania. Otóż ten tok postępowania jakby jest napisany w bardzo ważnym dokumencie dla nas, który jakby wskazuje nam nasze kierunki działania. Jest to plan urządzenia lasu. No i jak do tej pory będziemy drzewostany wycinać, bo drzewostany, jakby, tak jak już wcześniej powiedziałam, one już doszły do swojego wieku, dojrzały do wieku rębności i można je wyciąć. Oczywiście będziemy na ich miejscu sadzić nowe lasy. Będziemy również je pielęgnować i tak jak do tej pory chronić, żeby przyszłe pokolenia miały się czym cieszyć. Niebawem na terenie miasta powstanie fabryka Izery. Wiąże się z tą inwestycją konieczność wycinki części jaworznickich lasów. Na terenie Jaworzna, na terenie chrzanowskich lasów będzie zlokalizowany zakład Izery i w związku z tym na pewno ponad 100 hektarów lasu na sam zakład zostanie wycięte. Powierzchnia lasów na terenie Jaworzna to około 5,6 tysiąca hektarów. Ogółem pod inwestycją związaną z budową Izery zostanie wycięte około 236 hektarów, co stanowi 4,1 powierzchni leśnej powiatu. Nie od parady więc będzie akcja sadzenia drzew, którą w najbliższym czasie przeprowadzi Nadleśnictwo Chrzanów. Robiliśmy w zeszłym roku takie akcje, pewnie w tym roku również będą robione, jak tylko nam pandemia pozwoli, to jak najbardziej tak. W zeszłym roku, pomimo to, że mieliśmy pandemię, rozdawaliśmy drzewka, także każdy, kto miał ochotę przyjść i posadzić to drzewko, mógł sobie je zabrać. Jesteśmy przekonani, że sadzenie drzew to żadna filozofia, byle korzonki były na odpowiedniej głębokości, a gleba właściwa dla gatunku. Pożytki z drzew są oczywiste. My będziemy sadzić. Przyłączycie się?